Witam, witam, dzień dobry, wiewiórki i bobry. A w ten deszczowy poranek w Euro Truck Simulator 2, czy też po swojskiemu, po naszemu, po polskiemu, Euro Truck Simulator 2, symulator europejskiej ciężarówki w gawędach szarpanych, w serii Gawędy Szarpane, która miała być przeze mnie porzucona na rzecz streamów ZTS-a. No ale z tymi streamami ZTS-a, no to u mnie jest różnie. Generalnie ze streamowaniem u mnie jest tutaj różnie. Tak to wypadło, słuchajcie, a mam niezbitą ochotę po prostu z wami porozmawiać, pogaworzyć, pogawędzić, to znaczy bardziej mówić do was, no w takim formacie, a nie innym. Właśnie w otoczeniu, w tle tej pięknej gry, dodatkowo upiększonej, wzbogaconej o niesamowitą modyfikację Naturalux, która jest dostępna oczywiście z strony twórców tej modyfikacji. Nie jest to może łatwa rzecz pozyskać ten mod, to znaczy łatwa rzecz, łatwa, niełatwa, no jest to ogólnie dostępna sprawa. Na ETS2 LT jest ta modyfikacja z oryginalnym linkiem do strony autorów, ale autorzy po prostu tą modyfikację zabezpieczyli tak, żeby ją pobrać, no to trzeba uważnie po prostu czytać, w co się klika, zarejestrować się w dwóch miejscach, tak właściwie, a to wszystko dlatego, że twórcy po prostu zdecydowali się zabezpieczyć w taki, a nie inny sposób te modyfikacje. W każdym razie podziwiam tutaj widoki, grę świateł, to jak to wszystko tutaj wygląda. Zobaczcie, tam w oddali widać drzewa, na które padają takie rozproszone przez te chmury przebijające się promienie słońca. Wygląda to ciekawie, chociaż tak teraz patrzę, to się zastanawiam, czy mi czasem czegoś w tej modyfikacji nie brakuje, to znaczy może jakiejś składowej i tak dalej, i tak dalej. Ale mniejsza z tym, przestanie padać niebawem być może, bo gdzieś tam widziałem się rozpogadza, no to sobie zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Ja drugi raz z tą modyfikacją jadę. Wcześniej w międzyczasie jechałem sobie tylko raz na promocję z Naturaluxem, żeby zobaczyć, czy w ogóle mi komputer to uciągnie, bo podobno ta modyfikacja ma taką opinię, że jest ciężka cholernie, że w ogóle tu w kosmos wylatują kompy i w ogóle na orbitę okołoziemską. O, tutaj coś się stało, ale testuję, póki co nie ma tragedii, no nie ma tragedii, słuchajcie. A z ETS-em to ja miałem ostatnio nie lada problemy. Kto był na ostatnim streamie sprzed miesiąca czy półtorej, być może pamięta, co się działo, jak ja się nakombinowałem, aby ten stream działał płynnie, aby gra na streamie działała płynnie, bo u mnie ona działała płynnie, tylko na streamie działa. No ale to wszystko były oczywiście tutaj problemy. A ja powiedziałem na początek, że witam was w poranek, a tutaj jest 21, a nie poranek. Ja czasami nie patrzę na ten zegarek w ogóle z ETS-a i tak sobie po prostu jadę. Naraz się zrobiło tak ciemno. Słońce, widocznie wiatr jest taki, że naraz po prostu słońce to zachodzące zaszło za jakąś grubą chmurę i tak się stało. No cóż, bywa, zdarza się tak przecież, nie? Może nie przywykliśmy do tego w ETS-ie, no ale bywa. Póki co ja jestem zauroczony tą modyfikacją. Dlaczego? To może powiem wam później. Po kolei, słuchajcie, kochani, tak sobie ostatnio myślałem, a właściwie to jeden tutaj z widzów na jednym ze streamów. Ja to już wspominałem na moim streamie, ale być może nie każdy był na streamie, nie każdy ogląda zapisy z tych streamów, a poza tym może nawet nie pamięta, nawet jeżeli ogląda, no bo to było jakiś czas temu. Ktoś może mógł oczywiście zapomnieć. Sprawa jest taka, że Kafo, niejaki Kafo, pozdrawiam ciebie Kafo, zarzucił mi, a czy wyśmiał mnie, kiedy powiedziałem na streamie z multiplayera, że na potrzeby multiplayera pobrałem sobie gotowy profil do ETS-a. Słuchajcie, ja oczywiście jestem przeciwnikiem wszelakiego cheatowania i tak dalej, i tak dalej. W tym wypadku chodziło po prostu o to, że akurat w ETS-ie, akurat do multiplayera, uważam, że tutaj wygodniej jest pobrać gotowy profil, jakiś taki wysokopoziomowy, aby po prostu skupić się tylko na jeździe, na konwojach z widzami, z wami, czy z innymi po prostu uczestnikami, innymi graczami naszego tutaj ulubionego symulatora ciężarówek.
i właściwie jedynego, no nie jedynego, no już tam nie będę mówił, no bo przecież jest całkiem niezły On The Road, który planuję też sobie ograć w najbliższym czasie, bo od kilku aktualizacji mnie tam nie było. Ale wracając do tematu, no to Kafo to właśnie wyśmiał, a ja zrobiłem w taki sposób, że Kafo po prostu mnie tutaj zainspirował do tego, aby stworzyć nowy swój profil na kampanię singlową. Słuchajcie, ja mam oczywiście główny profil, na którym jeżdżę od początku, jako osoba sentymentalna. Generalnie jestem bardzo osobą sentymentalną, jak to taki, jak to śpiewał Jacek Kaczmarski, że no Polak to twór sentymentalny, niepoprawnie sentymentalny. No to na przekór temu założyłem sobie nowy profil na Promotsa. Słuchajcie, dlatego, ponieważ nie czuję więzi z poprzednim moim głównym profilem. Ja tam też nie miałem jakoś rewelacji, miałem chyba 308 poziom, więc no przecież bywa lepiej, prawda? No a tutaj, słuchajcie, uznałem, że na potrzeby gawęd, YouTube'ów i ewentualnie streamów z Promotsa od czasu do czasu, jakie będą miały miejsce, stworzę sobie nowiutki profil z zmodyfikowaną ekonomią, aby mi było troszeczkę trudniej, chociaż tutaj mam delikatne uwagi, ale to też oczywiście do tego przejdę. No i z ogromną przyjemnością jadę sobie od nowa, od zera po prostu, chociaż nie jest to do końca satysfakcjonujące moim zdaniem, tutaj w ETS-ie zwłaszcza. Mi tutaj kolega ziewo, a ja sobie zjadę w takim razie na parking, żeby tutaj sobie wykręcić pauzuchnę i zaraz wam przewinę temat na temat mojego profilu, chyba że ten parking jest gdzieś... Momencik, czy ja tutaj gdzieś zjadę? No liczę na to, że będzie gdzieś tutaj zjazd. Chyba jest, dobra. Jest strzałeczka, dobra, okej. Więc sobie tutaj zjedziemy. Przedstawię wam, jaką sobie obrałem tutaj strategię na tym profilu. Jak to mniej więcej będzie wyglądać. Jak to będzie działać. O kurde, jak się będę chciał tutaj starać. Cóż to się stało? Gdzie ja teraz wiszę? Na niczym właściwie nie wiszę. Widocznie tutaj ten szlaban ma jakąś taką kolizję dużą. Momencik. No i teraz standardowa sytuacja, która mnie wytrąci z tropu zapewne. Momencik. Przytulę się może bardziej tutaj, ten dafik mój, który pewnie też się zastanawiacie, dlaczego taki dafik. Przepraszam, nie ma lusterka najazdowego. O, dobra, teraz przeszło. Ale to też wszystko w swoim czasie, słuchajcie, no bo tutaj ja musiałem sobie dla siebie też tego ETS-a troszeczkę odświeżyć z racji takiej, że mój poprzedni główny profil, na którym sobie pogrywałem, no to sytuacja, słuchajcie, była taka, że ja tam miałem wiele map, słuchajcie, ja tam jak chciałem grać na MP, no to ja tam wyłączałem po prostu modyfikacje wszystkie, potem... Nie grałem na MP, no to wszystko od nowa ładowałem. Potem były mapy od MHA map. Przez bardzo krótki czas na nich śmigałem tutaj w ETS-ie. Też fikcyjną Wielkopolskę od Matameta, kiedy jeszcze była fikcyjna Wielkopolska aktualna. Tam śmigałem, potem to przełączałem znowu na Promocy Polandy i to był taki... Ja lubię się troszeczkę delikatnie mówiąc zżyć jakby z tym, w co gram. I dlatego po prostu stwierdziłem, że założę sobie nowy profil z delikatnie odmienioną tutaj strategią gry. Inaczej po prostu do tego wszystkiego podchodzę, podejdę i zaraz wam wytłumaczę, jak to jest oczywiście z tym wszystkim. Kafo tutaj mnie, tak jak wspomniałem, zainspirował do tego. To jeszcze troszeczkę wody widzę zostało po nocy. Ale już się rozpogodziło na szczęście i będzie jasno, akurat jest poranek, więc tak w sam raz na odcineczek. Dobrze, kochani, słuchajcie, a więc tak, nowy profil z modyfikacją Economy Overhaul, tak się nazywa ten mod, to jest mod z warsztatu Steam. No, szukaj nowej trasy, masz rację. Z warsztatu Steam. No i słuchajcie, tutaj kwestia jest taka, że liczyłem na to, liczyłem przede wszystkim na realne, w miarę realne stawki kilometrowe. Na razie to się jako tako sprawdza. Słuchajcie, dobra, ja mogłem to zrobić na pauzie, ale zrobimy to teraz. Pokażę wam w skrócie. Mam już czwarty poziom. Słuchajcie, i tak, dlaczego mam takiego DAFA starego, takiego klasyka, których praktycznie nie ma na drogach. Gdzieś tam wyczytałem na 40ton.net chyba.
albo na jakiejś innej. 40 ton chyba było, że chyba w 2011 roku jakoś ostatni taki DAW z Polski został sprzedany na wschód do Ukrainy bodajże, i ten DAW 95 od XBS, model jest od XBS, ten modyfikacja, ten DAW 95 ATI, on, ten właśnie model, który został sprzedany jako ostatni w Polsce znany, robił w rolnictwie, to znaczy woził tam wanny zbożowe, tak? No, miał wanny zbożowe po prostu i tam typowo w polu robił po prostu ciężarówka transportowa rolnicza. No i została sprzedana na wschód, mając tam chyba z 2 miliony przebiegu i generalnie większych problemów z nim nie było. Przede wszystkim te modele cieszyły się dosyć dobrą blachą, to znaczy nie gniły, z tego co wyczytałem, i generalnie bardzo ładny klasyk. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach, kiedy próbuje się zakładać firmę transportową, no to się idzie w leasing, kupuje się coś nowego, no bo to jest nowe, to ma w leasingu tam zawarte jakieś serwisy, jest jakaś gwarancja, o nic się nie trzeba martwić i tak dalej, no a taki klasyk, no to jest dla jakichś świrów. Ja, słuchajcie, wyszedłem z założenia, że kupię sobie takiego klasyka, częściowo, oczywiście wziąłem go na kredyt. Ta ciężarówka nie jest droga, ona kosztowała jakoś 15 tysięcy, próbowałem w plikach zmodyfikować przebieg tej ciężarówki, ale kuźwa, ja nie mam pojęcia, jak to się robi. Ja jestem za głupi na to, chociaż generalnie lubię dłubać i umiem sobie podłubać w plikach gry czasami, nie mówię, że w ETS-ie, ale ogólnie. No ale tutaj jakoś tego nie odkryłem, nie znalazłem. Jeżeli ktoś wie, jak zmienić przebieg ciężarówki, no to może mi to napisać. I jednocześnie jakby mi ktoś powiedział, z was oczywiście, jeżeli wiecie, jak zmienić ten przebieg, aby on też w garażu był wyświetlany, a nie tylko tutaj, ale też w garażu, jak się wejdzie w zarządzaj ciężarówkami, bo tutaj chyba też jest przebieg. Tak, jest przebyty dystans. Chociaż to właściwie może być ten dystans jako że mój. No i przy okazji, słuchajcie, ja sobie tutaj nalatałem delikatnie już 1638 km. Troszeczkę oczywiście na tym live'ie poprzednim. Dzienny średni zysk 504 euro za sprawą oczywiście tej modyfikacji. A na chwilę obecną, słuchajcie, nie mam własnej naczepy, bo nas od 5 levela. Chciałem to jakoś przeskoczyć, bo dla mnie to jest właśnie w ETS-ie troszeczkę absurdalne, że żeby kupić sobie, nie wiem, blendę, trzeba wbić któryś level. Żeby pomalować sobie jakąś ciężarówkę, trzeba mieć jakiś level. Żeby sobie zamontować, nie wiem, kuźwa, halogeny, trzeba mieć jakiś level. To jest chore, to jest według mnie bez sensu. Ja rozumiem, że oni chcieli zrobić jakiś syndrom progresu w tej grze, żeby ludzie mieli się po co wbijać te levele, no ale to akurat jest daremne, dlatego chciałem sobie jakoś to załatwić, no tą naczepę własną, no ale się nie da. Jeżeli chodzi o naczepy, słuchajcie, wgrałem sobie tutaj naczepy, no jeszcze nie mogę tu wejść, Wieltona i będę kupował firankę Wieltona, przy czym póki co tak sobie ubzdurzyłem, że jestem kierowcą DHL-u po prostu i sobie jeżdżę tylko z firmy DHL, z naczepami DHL po prostu i tyle, no do momentu, kiedy się dorobię albo kiedy będę mógł ewentualnie wziąć no na tą naczepę, powiedzmy, no pożyczkę póki co, oczywiście, no to sobie pośmigam w ten sposób. Jadę właśnie z DHL-a, tutaj jest naczepa Schwarzmillerka bodajże, główny garaż mam w Sanoku, bo sobie stwierdziłem, że se w Sanoku, bo se lubię Bieszczady. Bieszczady są spoko, bardzo cenię Bieszczady za festiwal Bieszczadzkie Anioły, obecnie festiwal Rozsypaniec, który o co roku odbywa się w Dołżycy, w Wetlinie, w Cisnej. No i jadę sobie z Sanoka tutaj ode mnie do Debreczyna, do Węgier. Póki co tak nie szaleję z długością tego oczywiście. Chcę zobaczyć tak naprawdę na co stać tę modyfikację ekonomiczną. Jak to będzie ze spalaniem, jak to będzie z późniejszymi stawkami, bo też chciałbym uniknąć takiej sytuacji, że po prostu będę wbijał level, a stawki będą rosły, nie? I to będzie takie, kurcze. Póki co no to w rynku przesyłek są stawki rzędu, powiedzmy, 1,2 euro za kilometr. Są tam 1,6 za kilometr, różnie to bywa, oczywiście zależy od czego, no ale chyba pewnych rzeczy się, mam wrażenie, nie przeskoczy tutaj w ETS-ie. Tak jest tutaj ten model ekonomiczny zbudowany, a nie inaczej i wiecie, no przykładem na przykład są przykładem są chociażby mapy w większych skalach, czy tam 1 do 3, fikcyjna Polska, czy tam jakaś mapa Węgier,
czy coś innego. Czemu mnie tak kołysze znowu? Kuźwa na boki, ja tego nie umiem pojąć. Za szybko łuki pokonuje, no bez przesady. No i te wszelkie mapy takie, czy Helbrum na przykład i ten jeden do jednego, no to wiecie jakie tam są stawki, tam te odległości są mniejsze, stawki są przez to mniejsze, no bo tak zakłada ekonomia gry i na takich mapach ciężko jest się jakkolwiek dorobić, no bo stawki są no mniejsze, bo są mniejsze odległości, a ceny paliw, bramek, autostrad ogólnie są no jakie są. Co prawda na fikcyjnej Polsce jeszcze nie grałem, zabieram się do tej mapy jak pies do jeża, jakoś tak, nie wiem, ogólnie do ETS-a, ostatnio tak mi ten ETS ciągle wypada, co rusz za nim tęsknię, co rusz mi on wypada, ATS tak samo zresztą, kurde i nie wiem, trzeba będzie po prostu chyba więcej nagrywać tego ETS-a, no bo przynajmniej to jest pretekst, żeby w tego ETS-a sobie pograć. Też farming, nie powiem, jest grą, która też mnie absorbuje, bo jakoś tak, kurde, no nie wiem, mam coś takiego, że gram z chłopakami na lubelskiej, gram solo na wschodniej, a w dalszym ciągu szperam, szukam mapy, ściągam, testuję, no po prostu wariot. No przewariot i tyle. No a tam jeszcze gdzieś po drodze jest przecież Kingdom Come do nagrywania, za którym też tęsknię, kuźwa, i Skyrim, za którym po prostu już ryczę po nocach, jak bubr. No i tak to tutaj ze mną jest, słuchajcie. No niestety, no. Nic się na to nie poradzi. Jeżeli chodzi o mój profil dalej, no to oczywiście tu widzicie, teraz mi się przypomniało, przejechało dwóch motocyklistów. Co równa się temu, że po prostu mam też paczkę Jay-Z Cata. Ja Jay-Z Cata kiedyś już Traffic używałem na moim nie poprzednim, a jeszcze poprzedniej konfiguracji sprzętowej. Mój kochany, sławetny AMD FX6300. Oj, ale to się zdarza, takie przycinki się zdarzają. To jest Natura Lux, to jest Jay-Z Cat, to jest kuźwa promoc, wszystko. I GTX 670, którego dalej mam w szafie, bo nie umiem go sprzedać, nikt go nie chce kupić. No i bawiłem się tam wszystkimi Jay-Z Catami i tak dalej. Wpadłem, pamiętam, to był taki czas, że odkryłem w ogóle, że są mody do ETS-a. I po prostu no odkryłem zachwycony to wszystko i zacząłem po prostu siekać te mody równo. No i potem jakoś porzuciłem, bo gdzieś tam usłyszałem, że te mody bardzo obciążają, a teraz mi się za nimi zackniło troszeczkę, powiem szczerze, i mimo tego, że ten trafik, oj, wpieprzę się bardzo brzydko się wpieprzyłem, ale tutaj kolega z Iveco mnie chyba zrozumie, podziękujemy mu, lewa, prawa, lewa, okej. Okay. No i teraz ponownie oczywiście stwierdziłem, a jak już świeży profil, aby zacząć to od nowa, mam nadzieję, że uda mi się jak najwięcej tutaj porobić na tej kampanii. Właściwie to oprócz profilu na MP, na konwoje jakieś, na live'y, no to planuję grać tylko tutaj na tym moim profilu nowym. Tamten profil sobie na razie zostawiłem, ten mój stary, który został przetrawiony przez setki map, setki modyfikacji po prostu i być może przez to jakoś nie działa jak należy. No to po prostu sobie tutaj teraz śmigam legitnie, elegancko, taki fajny powiew świeżości, powiem wam. Polecam sobie od czasu do czasu założyć nowy profil, żeby po prostu jakby dobrać troszeczkę inne modyfikacje, nie? I po prostu troszeczkę się pobawić taką, nie wiem, no ETS-3, powiedzmy tak. No na razie tak sobie obserwuję tutaj, ja już też rozmawiałem tutaj z wujkiem Bohunem na temat tego Natura Luxa, troszeczkę kilka słów zamieniłem, bo tą wcześniejszą traskę sobie też śmigałem oczywiście, ostrożnie podszedłem do ustawień graficznych i teraz powiem szczerze, nie pamiętam, czy mam skalowanie na 300 czy na 400, momencik, ja sobie to muszę sprawdzić, wydaje mi się, że 300% sobie tak dla bezpieczeństwa ustawiłem, teraz tego nie będę zmieniał, a nie, 400. 400 i wszystko full, no i elegancko, bardzo ładnie, bardzo mnie to cieszy, bardzo fajnie to działa i rozwiązał się przez przypadek zupełnie mój problemik z tym ETS-em. Słuchajcie, sprawa była taka, kto był na live'ie poprzednim z ETS-a to wie, pamięta, że strasznie ETS działał jak pokaz slajdów, to znaczy na streamie, bo u mnie było płynnie wszystko. I słuchajcie, ja bym w życiu nie pomyślał, że to jest wina odświeżania, częstotliwości odświeżania monitora. Słuchajcie, ja mam monitor 144 Hz.
Wówczas miałem go ustawiony na 120 Hz i się zastanawiałem, dlaczego po prostu ETS mi działa płynnie, a stream to tnie. I nieważne, czy to był stream z grafiki, czyli z tego kodeka, z karty graficznej, czy to był stream z procesora, po prostu cięło to jak cholera. Ja już wszystko podejrzewałem, temperatury, tutaj widzowie podpowiadali, żebym skalowanie na 200% zmniejszył. Na 200% było spoko, na 150% było płynnie dopiero, no ale ja mówię, kurde, no nie, no, to nie może być tak, że ja, no, nie jest to może bestia ten komputer, jakiś taki wypasiony w cholerę, oj, pięknie, wypasiony na maksa czy coś, no ale nie ma przecież, słuchajcie, tragedii, no, no, kurde, to nie jest tak, że ja na takie kompromisy będę szedł, no mówię, hello, no tutaj mi widzowie pisali, że no po prostu tak OBS ma, że OBS nie lubi 400% skalowania i w ogóle i to działa do dupy przez to, że mam 400%, zmień na 200, będzie śmigać, no okej, okay, no jakoś działało, jakoś działało, przy czym ja się nie zgadzam na żadne jakoś, bo wiem na ile jest w stanie tutaj pociągnąć mój komputer, no i tak zacząłem grzebać, z pomocą przyszedł mi wujcio, potem jeszcze wujcio zaprzęgł do pomocy huśka, słuchajcie, i jak te trzy takie po prostu geeky nerdy, takie trzy przebrzydłe nerdy, myśmy siedzieli i żeśmy kminili, o co tutaj chodzi, słuchajcie, ja bym w życiu nie pomyślał, że to chodzi o odświeżanie monitora. Wcześniej jeszcze w ogóle znalazłem sposób, bo ETS ma taką śmieszną funkcję w ustawieniach graficznych, która nazywa się synchronizacja pionowa ekonomiczna. I słuchajcie, on mi, używając tej funkcji, problem też znikł na 120 Hz na monitorze, bo okazało się, że na synchronizacji pionowej przy 120 Hz, no to akurat nie jest żadna tam tajemnica, jeżeli mam 120 Hz monitor, no to synchronizacja pionowa będzie blokować do 60, tak? Bez synchronizacji pionowej, no to będzie bez limitu, powiedzmy, ten FPS, to znaczy tam do tych 120, nie? Będzie działać to dobrze. I teraz tak, sprawa była taka, że na synchronizacji pionowej zwykłej karta graficzna w ETS-ie bez streama działała na 100%, to znaczy wychodziło na to, że ETS2 po prostu, i to było jeszcze przed tym Naturaluxem całym, to w ogóle na to nie patrzcie, ETS2 pobierał według menadżera tutaj zadań, oczywiście w Windowsie, pobierał 100% mocy, to znaczy karta pracowała na 100% obciążenia, kiedy grałem w ETS2, bez streamowania, bez nagrywania, bez niczego odpalonego w tle. I ja po prostu miałem mindfuck, mówię, no nie, no ja rozumiem, kuźwa, nie wiem, Assassin's Creed najnowszy, Battlefield 5 na tym przywłączonym RT, kuźwa, nie wiem, Metro Exodus, okej, ale kuźwa ETS2, no bez przesady, ja wiem, że ta gra, mówię, jest zoptymalizowana nie najlepiej, no ale hello, coś tu chyba jest nie tak. No i słuchajcie, okazało się, że wystarczyło odpalić przy 120 Hz w ETS-ie drugim opcję synchronizacja pionowa ekonomiczna, że tam tryb oszczędzania, coś takiego. I gra faktycznie zblokowała się do 60 klatek, a użycie GPU spadło do tam 40%. No mówię, o, no to spoko. Od razu się zrobiła cisza w tym komputerze, bo ja w ogóle też wcześniej mówię, kuźwa, coś te wszystkie gry strasznie tutaj mi odpalają te wiatraki. No mówię, ja już byłem wkurzony, że do dupy obudowa, że do dupy to chłodzenie, że trafiłem na jakiegoś felera. No a tu nic, słuchajcie, okazało się, no nie wiem, dla was to może jest logiczne, ale akurat odświeżanie monitora, ja w ogóle na to nie wpadłem wcześniej, nie pomyślałem, że to może to być sprawką tego wszystkiego. No i słuchajcie, co zrobiłem, no uznałem, że no RTX 2060 jest spoko kartą, ale może faktycznie nie na 120 Hz i ustawiłem w monitorze 60 Hz i teraz na zwykłej synchronizacji pionowej w ETS-ie wszystko mi idzie płynnie. Robiłem testowe prywatne streamy, wujek tutaj podglądał, znaczy nie publiczne streamy, wujek tutaj podglądał wszystko, patrzył co i jak. I no słuchajcie, problem się rozwiązał i kurde, wszystko, i nie wiem, kultura pracy komputerami tutaj elegancko spadła, temperatury mi spadły, wydajność się podniosła wszędzie, no żyć nie umierać, słuchajcie, ja wiem, że skoro mam monitor 120 czy tam 144 Hz, no to fajnie jakbym to wykorzystał, no ale myślę, że jednak może nie na takie zasilanie jakie mam,
Znaczy zasilanie jak zasilanie, no nie na takie zasilanie mam takie, jakie jest mi potrzebne, ale nie na takie bebechy po prostu jeszcze. Na 60 FPS-ów, na 60 Hz RTX 2060 przy tej i7 jest spoko, myślę, i w sumie mi to wystarczy nawet. Nie gram w żadne CS-y czy w żadne sieciowe FPS-y, gdzie faktycznie każda... Co tutaj się dzieje? Każda jedna klatka na sekundę jest na wagę złota, więc mi to absolutnie oczywiście jak najbardziej wystarczy. No i oczywiście nowe doświadczenie, nowa mądrość. Myśmy kombinowali z wszystkim, z koderami, z enkoderami w OBS-ie, różnymi. Przetestowałem kilka naprawdę różnych zestawów ustawień i tutaj nic nie pomagało. Ja już po prostu miałem dosyć, nie? Mówię, kuźwa, człowiek wypierdzieli, ciężko zarobione, 6 koła na komputer i kuźwa mu jakaś pieprzona gierka z jakiegoś czeskiego studia będzie robić po prostu jaja, będzie mu tu robić czeski film. No nie, no ja mówię, coś jest nie tak. W Farmingu było podobnie, to znaczy na streamach Farminga to tak czasami dziwnie wszystko wyglądało jakoś. No i to też tak było podobnie, bo też strasznie była obciążona grafika. Najlepsze jest to, że ja w ogóle odpaliłem Battlefielda 5 dla testów. Jeszcze przy tych 120 Hz i ten Battlefield nawet, co byłem w ogóle w szoku, mi tak nie obciążał. Ale potem uznałem, że już dobra, Sharpie, dosyć, kuźwa, nie drąż, bo tylko się wkurwisz. Jedno pytanie rodzi 5 kolejnych, jedna odpowiedź nie satysfakcjonuje i otwiera kolejnych 10 pytań z domniemanymi 20 odpowiedziami i kuźwa, masz rozwiązanie, teraz już mam rozwiązanie, słuchajcie, mam rozwiązanie, 60 Hz monitor i po prostu mój cały komputer oddycha z ulgą, no jest od razu o niebo lepiej, bardzo mi się to podoba, jestem za, nie mam nic przeciwko temu, wszystko mi działa. To, co ma działać, po prostu to działa mi dużo lepiej. I tyle w temacie. Nie wiem, jakie macie spostrzeżenia na ten temat. W każdym razie już kiedy odpalę stream ZTS-a, no to nie będę musiał go streamować w 200, tam skalowanie 200%, tylko normalnie, prawilnie, po prostu jak człowiek w 300 lub w 400 procentach. No chyba, że na MP będę w jakimś zatłoczonym miejscu, no to wiadomo. Chociaż stream, wiadomo, stream jest w takiej jakości, że wy i tak nie widzicie różnicy między 400% a 200% na YouTubie. Tak to przecież działa, nie? Tak to jest. No, także widzicie luzik, no. A tak powiem wam, kurde, po takiej przerwie, bo teraz właściwie nie nagrywałem nic, bo miałem urlop. Nagrałem tylko ten jeden odcinek Kingdom Come, kto ogląda serię, ten wie, że no tak miałem taki, był taki dzień po prostu, że nic nam się nie chciało tutaj z Iwonką. Ona wtedy poszła nagrywać swoje, ja poszedłem nagrywać swoje, siadłem do tego Kingdom Come, jeszcze się zabierałem do Mieszczucha, ale do tego Mieszczucha też się jakoś nie umiałem potem zabrać, potem Kingdom Come, mówię, pierdziele, jak mam urlop, to mam urlop. Co prawda nigdzie nie wyjeżdżaliśmy, tak gdzieś dalej, no ale tak gdzieś sobie, gdzieś codziennie tutaj, nie wiem, tu do parku, do Chorzowa. Właściwie to, słuchajcie, sprawa jest taka, że nagrałem sobie w Chorzowie na urlopie moim film, vlog, bez gadania. Tak się śmiałem, mówię, nagram vlog bez gadania. Wezmę aparat, miałem na początku wziąć aparat z gimbalem, żeby po prostu mieć ultra zajebistą stabilność. Trzymaj się prawej, tak? Dobrze jadę? Chyba dobrze, okej, niech będzie. Żeby mieć ultra stabilność, wziąłem po prostu, no, chciałem wziąć cały mój sprzęt taki, który mi służy do jakiejś tam pracy, do jakiegoś tam hobby. Mówię, a wezmę to, ale tak potem sobie myślę, kuźwa, to ma być spacer. To ma być spacer, nie będę kuźwa spacerował z gimbalem. Gimbal jest duży, gimbal jest ciężki. Gimbala ciężko jest gdzieś dać, nie wiem, do kieszeni, nie da się dać do kieszeni, czy pod pachę. Poza tym gimbala chować, wyciągać, zakładać aparat, zmieniać obiektyw, trzeba za każdym razem od nowa to wszystko wyważać. No niestety, taki jest już urok, zmienia się waga sprzętu, zmienia się cały środek ciężkości gimbala, trzeba to ustawiać, a ja się obiektywami różnymi bawię, lubię zmieniać po prostu obiektywy, kiedy kręcę, nagrywam jakieś filmiki, no i mówię, pierdziele, nie biorę gimbala, wziąłem taki malutki plastikowy statywik z firmy Mitoya, to jest taka firma,
która robi akcesoria do GoPro, zamienniki akcesoriów do GoPro, do innych też oczywiście kamerek sportowych. Z tego co tam wiem, no to najbardziej popularne na ich, w tym ich sklepie internetowym są akcesoria do GoPro i do kamerek Xiaomi. Bo tutaj te kamerki Xiaomi, nie dość, że one swego czasu jak wyszły, to zrobiły furorę, bo były bardzo tanie i były bardzo dobre. Sam mam taką Xiaomi sportową kamerkę 4K i naprawdę ona daje radę w porównaniu do GoPro. To jest po prostu cenowo to jest przepaść, a jakość jest praktycznie ta sama, także jest luz. No i wziąłem sobie taki statywik, po prostu malutki, taką rączkę, to jest taki uchwyt na kamerkę sportową, który można rozłożyć w statyw. To mnie kosztowało chyba 9 zł. No i mówię, no ten mój aparat jest dosyć, no, mały, nie mały, duży, nie duży, taki sobie, zależnie od tego, jaki zapnę obiektyw, ale jest ciężki, no i to nie był może najlepszy pomysł, no ale zrobiłem test stabilizacji w programie, którym montuję w Adobe, bo Adobe ma bardzo fajne narzędzie do stabilizowania obrazu, które sobie świetnie radzi, i zrobiłem taki test i tak się właśnie głowie, czy ten filmik wrzucać. To jest taki, wiecie, taki vlog ze spaceru bez gadania. Tam jest muzyczka, są jakieś ujęcia i tak dalej, trwa to 3 minuty i tak mówię, kurde, ja się nagadam na moich odcinkach, ja się nagadam na farmie, ja się nagadam w ETS-ie, nagadam się w każdym innym materiale, jaki nagrywam na mój kanał. Mówię, no to vloga takiego normalnego nagram bez gadania. No i nagrałem bez gadania. I po prostu, wiecie co wam powiem szczerze, boję się go publikować, boję się troszeczkę waszego niezrozumienia tematu. Na takiej zasadzie, że aha, dobra, typek se nagrał film i dobra, no ładnie, fajnie, muzyczka gra, kadry lecą i kuźwa, nie wiem, i nie wiem, czy to wrzucać. Wrzucę to pewnie. No ale to musi dojrzeć, wiecie, to jest na dysku u mnie zmontowane, montowałem to północy, tak to już jest, kiedy człowiek się bawi w stabilizację software'ową w programie, to wszystko trwa dużo dłużej, no i tak to wygląda po prostu. No dobra, ja dojeżdżam, widzę na miejsce, ale chyba jeszcze jakiś ładuneczek sobie wyhaczę, bo dopiero 300 minut naszego spotkania, a ja tak jeszcze właściwie nie liznam żadnego konkretnego tematu, właściwie nie mam jakiegoś konkretnego jednego tematu. Ja mam zawsze jeden temat w głowie, bo tak jakoś mi się kiedyś wkręciła mi się może, o kurde, czerwone, cholera, 60 euro mandat, no nic, trudno. Tak mi się kiedyś wkręciła taka mini misja w głowie, słuchajcie, bo ja jestem strasznie wyczulony, nieraz już to mówiłem u mnie na kanale, gdzie występowałem gościnnie, czy tam u wujka, czy tam u kogoś innego, wspominałem, że ja jestem strasznie osobą wyczuloną na brak empatii, na to, że ludzie po prostu z sobą nie potrafią rozmawiać i zawsze mnie ten temat strasznie siedzi w głowie. Nie wiem, słuchajcie, dlaczego tak mam, ale słuchajcie, strasznie mnie denerwuje to, że nadużywam słowa słuchajcie. Ja wiem, ja mam tego świadomość. Ostatnio oglądałem swój jeden materiał i po prostu nie wiem, no, to faktycznie trzeba mieć nerwy, żeby to oglądać. Będę musiał nad tym popracować, ale tak na serio, bardzo mnie denerwuje właśnie ten brak umiejętności, że my, kurde, mamy internet, mamy wszystko w zasięgu ręki, powinniśmy być przez to coraz bardziej otwarci, a po prostu czasami jakby ta umiejętność istnienia w społeczeństwie, w społecznościach wszelakich jakby zanika i to jest strasznie takie męczące dla mnie. Ostatnio jest bardzo głośny temat pożarów w Amazonii i bardzo mnie zaskakuje jedna rzecz, że są strony na mediach społecznościowych, czy generalnie jakieś miejsca w internecie, które śledzę, bo mnie w jakimś tam, powiedzmy, w jakimś tam stopniu, w jakiś sposób mnie, powiedzmy, interesują. I jakby liczę się z opiniami, które tam mogę znaleźć, przeczytać. Moment, tylko sobie wybiorę parkowanie. Zaparkujemy normalnie. No i liczę się z pewnymi opiniami w niektórych miejscach. Ja sobie zawsze starannie dobieram miejsca, jakby takie źródła informacji wszelakich, czy wiadomości, czy coś. Z reguły są to jakieś konta twitterowe, bo jakoś tak Twitter jest generalnie medium poważniejszym od Facebooka.
czy jakieś takie ciekawsze fanpage'e, powiedzmy. Momencik, teraz tutaj deszczyk napadał, nie widzę tego markera zbytnio. Ciężko jest tak na lusterka. Spróbujemy może... Chyba jakoś to idzie, co? Dobra, podciągnę do przodu i będzie ok. No i wiecie, no... I nawet w takich miejscach, o których teraz mówię... Zaczynam troszeczkę się martwić, bo słuchajcie, ostatnio jest ten temat pożarów w Amazonii dosyć taki głośny, wyciągany w różne miejsca, opisywany, opiniowany przede wszystkim. I no, różne rzeczy się czyta, różne rzeczy się słyszy. Dla mnie jest to po prostu coś potwornego. Dla mnie jest to po prostu, słuchajcie, coś potwornego z racji takiej, że... no kurde... Przez taką śmieszną, wręcz chorą moim zdaniem propagandę przeciwko globalnemu ociepleniu, tu jest przykład, czy zmianom klimatycznym generalnie, my zaczynamy z pewnych tematów poważnych, które powinniśmy brać na poważnie, się nabijać tak naprawdę. I to samo właśnie zauważyłem w tym temacie tych amazońskich pożarów, powiedzmy. Momencik, bo jestem, zacząłem taki dosyć poważny temat, a teraz jakoś tak ta otoczka tej gry w tym momencie mi przestała delikatnie pasować. Momencik, do Zamościa. Niech będzie, chociaż nie, bo będę wracał tą samą drogą. No to może gdzieś, może gdzieś też jakaś niedługa trasa. Na Polskę może... Nie. Na Wrocław może nie. Zaraz, no coś blisko. O, do Rumunii. Niech będzie, zużyte plastiki. Do Rumunii możemy pojechać. Tam jeszcze nigdy nie byłem tak właściwie, więc czemu by nie? Okej, to... No to w drogę. No i słuchajcie... tak się ostatnio właśnie zastanawiam, jak strasznych potworów z nas zrobiła propaganda informacyjna. To jest po prostu wręcz przerażające. Bo zaczynamy z góry na pewne istotne rzeczy patrzeć negatywnie i tak jakoś, kurczę, nie wiem, zarzucając, że to właśnie jest propaganda, słuchajcie. W zeszłym roku bodajże był ten pożar katedry Notre Dame. Na ten pożar katedry Notre Dame wpłynęły grube miliony. Po tym pożarze, na renowację tego, na odbudowę, na naprawę, na konserwację tych zabytków, naprawę tych zabytków, które tam się nadpaliły czy spłonęły, no to wpłynęły grube miliony z różnych źródeł, z różnych miejsc, z różnych organizacji. Kurde, nawet Ubisoft zrobił dziwną akcję, że udostępnili za darmo Assassin's Creed Unity i jakby... Przez to, że tym, że udostępnili grę za darmo do pobrania przez jakiś tam określony czas, oczywiście gra została na stałe na koncie Uplay, no to w ten sposób oni chcieli zwrócić uwagę na to, że patrzcie, wpłaciliśmy pieniądze na zabytki, na ten zabytek, patrzcie ile, oni tam jakoś naprawdę solidną kwotę wpłacili. I to jest, słuchajcie, nienormalne. Ja wiem, że to może teraz zabrzmi dziwnie i się nie zgodzicie ze mną, że przecież jak to, Sharpie, spłonęło jakieś tam dziedzictwo kulturowe, jakiś symbol kultury europejskiej, tak, chrześcijańskiej, ale tu nie o to chodzi, słuchajcie, ja wiem, że to jest jakaś tam ogromna strata, że coś takiego spłonęło, tylko że na przyrodę, którą no, niszczymy sami. Ja wiem, że to może nie jest miejsce, to jest ETS-2, a ja tutaj jakiś dotykam, powiedzmy, poważny temat. Ja tego oczywiście nie będę omawiał jakoś szczegółowo, dogłębnie, bo po pierwsze ja zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj ludzie przychodzą na rozrywkę, ale no tak chociaż, kurde, taka witaminka, no taki promyczek mały tematu chcę wam przekazać, słuchajcie, zwrócić na pewne rzeczy uwagę, bo to jest bardzo istotne. A ginące gatunki w płonącej Amazonii, i to już nieważne, że to są lasy mokre, że one same z siebie nie płoną, że to człowiek podpala, tym gorzej tak naprawdę, tym gorzej. Ale to już mniejsza o to, słuchajcie, chodzi o to, że
udajemy fajnych, jednocząc się, aby odbudować jakieś dzieło architektury wymyślone przez człowieka, które jest na swój sposób piękne, jest jakimś symbolem, a z drugiej strony po prostu, no, kurde, tragedię jakąś przyrodniczą, tragedię, no, planety, przyrody naszej, naszego środowiska rozgrywamy politycznie. No zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj są jakieś rozgrywki polityczne. Jest oczywiście domniemanie, kto podpala tą Amazonię i w jakim celu. No w jakim celu się karczuje lasy na całym świecie? W jakim celu zostały wykarczowane puszcze, lasy? No przecież nasza planeta, chociażby Polska, to przecież było tyle lasów kiedyś, nie? To były hektary lasów po prostu. No dlaczego? No po to, żeby po prostu tworzyć zabudowy, aby człowiek się mógł budować. Aby po prostu człowiek miał miejsce. Bo człowiekowi wiecznie jest mało miejsca. I dlatego ja na przykład też popieram je znowu na czerwonym, ale ups, nic się nie stało tym razem. Dlatego ja właśnie popieram wszelkie akcje u nas teraz na 765-lecie nadania praw miejskich w Bytomiu. Będzie akcja 765 drzewek dla Bytomia. Za darmo można posadzić, każdy może się zgłosić i posadzić sadzonkę. Ja również się do tego będę przymierzał. Planuję się zgłosić, tylko muszę jeszcze zobaczyć, jak to będzie z terminami. Jeżeli nie, to w jakikolwiek inny sposób będę się starał wspomóc tę akcję, bo no, znajome mi osoby też są tutaj zaangażowane. Ja myślę, że warto taką akcję wspierać i wesprę, jak tylko będę mógł, oczywiście. No i widzicie, jest taki pewien dysonans, nie? Że my tak, kurczę, strasznie... Ojejku, nie ten przycisk, nie ten kneflik. Pewne rzeczy strasznie jakoś tak bagatelizujemy. I na przykład mówiłem tutaj o stronach, które śledzę, jakichś źródłach informacji. Nie powiem, jak się nazywa nazwa tego fanpage'a, jaka jest nazwa tego fanpage'a, ale strasznie mnie wkurzyło to, że jedyne, co potrafili zrobić w tym temacie, no to wyciągnąć statystyki, że kuźwa, że przesadzacie, przecież teraz, lata wcześniej, więcej hektarów Amazonii płonęło. Co to jest za jakaś propaganda, że teraz jest największy pożar Amazonii, że płoną płuca świata? Przecież parę lat temu też płonęły i nikt o tym nie gadał, ale tu zupełnie nie o to chodzi. Tutaj znowu wchodzimy w jakieś takie dziwne, małostkowe, takie naprawdę tępe, małostkowe problemy. Ja nie wiem, może kiedyś komuś to było na rękę, że to płonęło, a teraz jest na rękę, żeby nie płonęło. To jest mniejsza z tym, to jest inny etap skurwysyństwa, że tak powiem. Chodzi o to po prostu, że no, że to się jakoś wreszcie skończy. Jakoś to się nareszcie skończy i no niestety, no kto na tym ucierpi? Wszyscy na tym ucierpią. No, strasznie mnie irytuje ten temat i właśnie to, że też ludzie nie potrafią tutaj dyskutować ze sobą w tej kwestii. Strasznie mnie to denerwuje, że my tutaj wyszukujemy, że teraz nagle się obudzili, że Amazonia płonie. Wcześniej też płonęła i nikt nic nie gadał. Ciekawe dlaczego. To nie jest ważne, że wtedy płonęła i nikt nic nie gadał. Chodzi o to, że teraz płonie znowu ileś tam hektarów, że kurczy się ten wilgotny las, tak? Bo to są mokre lasy generalnie, które same z siebie nie mogą się zająć. A z drugiej strony... Momencik. Zaraz to dokończę, tą myśl. A z drugiej strony głosy ludzi, którzy teoretycznie chcieliby coś zrobić tutaj dobrego, są takie, że kurde, no obsmarowuje się po prostu stronę przeciwną. Nikt się nawzajem nie edukuje, nikt nawzajem nie sprzedaje sobie spostrzeżeń, tylko zarzuca sobie, no przerzucanie jest winy. A kurde, a przyroda umiera tak naprawdę, no. Słuchajcie. I tutaj oczywiście można wysunąć jakieś takie mrożące krew w żyłach zdjęcia, jak małpa trzyma na rękach młodą małpkę. Jest takie zdjęcie, widziałem ostatnio. Trzyma na rękach młodą małpkę i krzyczy po prostu, a w tle widać, że tam coś się pali. Można wyciągać teraz takie jakieś obrazki
fotografie, czy jakieś opisy, jakieś relacje, które po prostu grają na emocjach. Można. Może to nawet byłoby i dobre. Tylko że kurde, to i tak się coś musi w naszych głowach tutaj poprzestawiać. Tu nie chodzi o to, żeby teraz, nie wiem, wszyscy masowo zaczęli bojkotować plastik czy coś. Kurde, naprawdę, każdy z nas myśli, ja też się na tym łapię, każdy z nas myśli, że a co to jeju, co z tego, że ja segreguję śmieci, jak kuźwa sąsiad spod piątki, dwunastki i siedemnastki wszystko wrzucają do komunalnego, do wspólnego tego na śmieci ogólne, chociaż bo im się nie chce i tak dalej, nie? Po co będę, nie wiem, no to jest tak samo jak czasami słyszę w dyskoncie, nie? Że a po co będę zakładał rękawiczkę, żeby wziąć bułkę? Wiecie, te rękawiczki foliowe, żeby wziąć bułkę, tak? Żeby sobie tam, nie wiem, pieczywo jakieś wziąć czy coś. Skoro pan Antek, pani Grażyna i pan kuźwa Andrzej i tak też nie zakładają tej rękawiczki, no. I są tam ich bakterie, powiedzmy. Wiecie, o co chodzi, no. No i to jest właśnie, dopóki to myślenie się nie przestawi w taki sposób, że kurde, no zacznę od siebie, a nie będę patrzył na innych, no to wtedy się może coś tam powoli zacznie delikatnie zmieniać. Ja tutaj też nie chcę jakoś już mocniej się rozwodzić i wchodzić głębiej, jeszcze głębiej w te tematy okołoprzyrodnicze, jakieś takie poważne. Słuchajcie, ja tylko chciałbym wam przekazać jedną rzecz. Nie jestem jakiś mądry, nie mam jakichś wielkich zasięgów. Ja uważam, że nie trzeba mieć wielkich zasięgów, aby potraktować czyjeś słowa poważnie. Ja liczę na to, że jakaś część z was potraktuje to, co gadam, poważnie. Jest okoliczność, jest możliwość, jest pretekst, aby pewne rzeczy tutaj przekazać. No to ja to chcę wykorzystać po prostu. Zresztą ja sam uważam, że tak naprawdę im bardziej ktoś popularny, tym bardziej jego opinia jest gówno warta, no bo z reguły tutaj już nie chcę mówić o naszych celebrytach słynnych. Tam pani, taka jedna aktorka na O, pani Ostaszewska z tą ich weganizmem i jakimś tam wegańskim nazizmem, no to jest tam przesada. Dlatego właśnie raczej wolę opinię ludzi, którzy nie mają jakiegoś tam mega rozgłosu, bo oni nie mają tutaj nic do ugrania, nie mają nic do zyskania tacy ludzie jak my, chociażby youtuberzy, przynajmniej ta garstka, grono youtuberów, których oglądam, których cenię. Uważam, że to jest, no, warto posłuchać takich ludzi jak my. Tu nie chodzi o to, że mamy rację i że chcemy coś komuś wmówić, że chcemy być opiniotwórczy, bo ja tam wolę, jak ktoś sobie sam zrobi jakąś opinię, wytworzy sobie opinię na podstawie tego, co usłyszy. No, ale warto wziąć po prostu to pod uwagę, na serio. Nawet jeżeli ktoś ma mały zasięg, a mówi z sensem, ma jakieś argumenty, posługuje się jakąś taką ludzką, normalną logiką, warto, naprawdę, bo właśnie takie małe rzeczy zmieniają pewne myślenie, pewne mentalności, słuchajcie. Warto zacząć od siebie. Ja nie mówię, żeby teraz, kurde, pół wypłaty wpłacić na ratowanie lasów amazońskich do jakiejś fundacji. Nie mówię, żeby teraz bojkotować wielką tragedię cywilizacyjną, jaką jest spłonięcie katedry Notre Dame. Ja nie mówię, żeby teraz po prostu siać, wyrzucić cały plastik z domu i po prostu przerzucić się na jakieś tworzywa biodegradowalne. To nie chodzi o to. To chodzi o to, żeby powoli po prostu coś zmieniać. No bo tylko w taki sposób tak naprawdę możemy jakoś zadziałać. Jeżeli ktoś, kto ma rozgłos, zacznie mówić w ten sposób, no to ludzie to odbiorą jako gierki polityczne. Dlatego właśnie najlepiej jest słuchać ludzi, którzy po prostu są spokojni, mówią z sensem, mają jakieś argumenty, bo tacy ludzie nie mają nic do ugrania. Jeżeli teraz taki prezydent Francji Macron, on powie tak i taki srak, choćby nie wiem jak mówił mądrze, czasy dezinformacji, jakie teraz mamy, zaraz, no, te czasy dezinformacji sprawią to, że zaraz jakaś tam nieprzychylna mu strona, strona, która jest mu w opozycji dla zasady, bo musi być po prostu w opozycji dla niego, zacznie to bojkotować, obracać. Słuchajcie, kuźwa, mamy czasy, gdzie się wykupuje przestrzenie telewizyjne, publiczne, publicystyczne, przepraszam, gdzie się wykupuje, kuźwa, strony gazet, gdzie po prostu za pomocą socjotechniki
Oj, kurde, miałem skręcić w prawo, zagapiłem się. Gdzie za pomocą po prostu socjotechniki pewne rzeczy... Pewne rzeczy, no, zaczynają działać strasznie na opak, no, niestety, no, tak to, taki mamy klimat. Są fake newsy, są jakieś tam, kuźwa, nie wiem, fabryki fejków. I to wszystko jest takie, kurde, popieprzone, no, niestety, takie mamy czasy. Kiedyś rozmawiałem z moim takim naprawdę dobrym przyjacielem, jakiś czas temu, gdzie próbowałem mu troszeczkę tak zwrócić uwagę, że kurde, słuchaj, to, że tutaj ta gazeta, czy ten serwis mówi rzeczy, które są zgodne z twoimi poglądami i mówi rzeczy, które miło ci się słucha i z którymi byś się zgodził, to nie znaczy, że to jest prawda. Przepraszam za to wyrażenie, kurwa mać. Nie mamy wolnych mediów. Nigdzie nie mamy żadnych wolnych mediów tak naprawdę. Każdy jest pod kogoś podpięty. Wszystko, co ma ogromny zasięg, media tradycyjne, telewizja, nawet duże serwisy internetowe, czy jakieś internetowe odpowiedniki gazet, no to wszystko jest naprawdę pod coś podwieszone. To nie jest żadna teoria spiskowa, że tutaj ktoś opłaca tych. Tak po prostu jest, no tak to działa. Tak to musi działać, żeby to mogło przetrwać. Żeby ci ludzie, którzy tam siedzą, mieli z tego pieniądze, mogli na tym zarabiać, to jest ich praca, niestety. A osoba, która po prostu, nie wiem, ma odwagę włączyć kamerkę, powiedzieć kilka słów i ma 20 subskrypcji na kanale, ale mówi z sensem, dla mnie taka osoba jest dużo więcej warta niż kuźwa pan Tomasz Lis, czy pan Kamil Durczok, czy ktokolwiek inny. Ja już tutaj nie chcę wchodzić w politykę, bo to nie o to chodzi. Tutaj to nie jest kwestia polityczna. Polityka tak naprawdę to wszystko tutaj niszczy. Te takie najważniejsze tematy, najistotniejsze tematy. Tu po prostu chodzi o to, że ludzie unikają pewnych rzeczy, unikają pewnych tematów, poważnych tematów, jak katastrofy klimatyczne, jak globalne ocieplenie, jak to, jak się zmienia po prostu planeta, jak giną kolejne gatunki zwierząt już na zawsze. Po prostu ludzie to przez trend, przez tą dezinformację, przez taką propagandę skandalu, propagandę czegoś takiego głośnego, mega, zaczynają odbierać to w zupełnie odwrotny sposób niż powinni. Dlatego ja wam mówię, ludziska, słuchajcie, zmieniajmy świat od własnego podwórka, a wszyscy będziemy szczęśliwsi. To jest, tak to działa, tak to powinno działać, tak to musi działać, no nie ma innej opcji, słuchajcie. No, słuchajcie, tak, słuchajcie, naprawdę, ja wiem, tutaj łapię się na tych wszystkich słówkach, kurde, które powtarzam. No, wiem, że mi wyszedł znowu jakiś taki poważnawy monolog czy coś, no ale kuźwa, nie wiem, jakoś tak ostatnio mam, że kurde, denerwują mnie strasznie ludzie, którzy po prostu szczekają na siebie jak psy, chociaż nie chcę psów obrażać. Szczekają na siebie, ludzie to, wiecie, z ludźmi to jest tak, że ludzie to czasami gorzej jak psy. Dlaczego? Bo jak dwa psy walczą, jeden się poddaje, uznaje wyższość drugiego, kładzie się i wyciąga łapy, no to ten, który wygrywa, odchodzi po prostu, no. Odchodzi. Przyjmuje to i do widzenia. A człowiek nie, człowiek jak leży, to jeszcze go trzeba skopać. No i zepchnąć do rynsztoka, żeby nie przeszkadzał, nie? Na chodniku, czy coś. No, tak to już tutaj niestety jest. Czasami się mówi, że człowiek ze zwierzęc jest taki jak zwierzę, nie? Że tutaj coś ze zwierzęciło się, coś, nie wiem jak to, kurde. Jakoś tak, języka polska ostatnio dla mnie trudna jest. Człowiek ze zwierzęcony, o, taki, że jest, kurde, no wiecie o co chodzi, nie? A tu się okazuje, że naprawdę zwierzęta tutaj, może brzmię teraz jakiś, kurde, maniak psów, kotów i tak dalej, bo sam takich ludzi nie trawię. Niektórzy to naprawdę z tymi swoimi zwierzakami zaczną niedługo, a nie będę mówił co robić. Ale nie, no tak mi się wydaje, no, że tak jest po prostu. Kurde. I to jest właśnie, widzicie, to jest coś takiego. Ostatnio mieliśmy, jakiś czas temu już, mieliśmy tutaj na odcinku sąsiadów zagwozdkę z wujciem na temat kukurydzy. Nie wiem, może kto ogląda to wie, to pamięta.
na temat kukurydzy, bo tak jakoś zaczęliśmy taką sobie luźną naprawdę rozkminę dwóch mieszczuchów na temat tego, jak to jest z tą kukurydzą, nie? Kiedy się to sieje, kiedy się to zbiera, jak to jest z kukurydzą na sieczkę i tak dalej, na ziarno, na kolbę. No, no i oczywiście w myśl mojej tutaj przytoczonej sytuacji, że ludzie nie potrafią z sobą rozmawiać, oczywiście znalazł się ktoś, kto nie mógł spokojnie oczywiście wziąć tutaj tematu na klatę i wyjaśnić dwóm mieszczuchom raz a dobrze, tylko oczywiście no musiał tutaj unieść się jakimś tam amatorzy. I podkreślić to, że no kurde, tyle lat grają, a nie znają, nie? Wiecie, o co chodzi, no. O tym właśnie mówię, to są takie prozaiczne, proste przykłady, ale to jest po prostu zupełnie niepotrzebne. I kiedy my zaczniemy się nawzajem słuchać i szanować to, co mówi inna osoba, ewentualnie napominać się kulturalnie i grzecznie, poprawiać to, co się gada, jeżeli ktoś, oj, się myli, albo po prostu nieświadomie gada głupoty, no bo jak świadomie gada głupoty, no to wiadomo, to się po prostu macha ręką, odsuwa i ignoruje. Ale jak ktoś nieświadomie gada głupoty, a chce dobrze, no to przecież kulturalnie trzeba się napomnieć. I to potem tak się napędza. Kiedy się nawzajem informujemy, kiedy jako ludzie z sobą kulturalnie, grzecznie rozmawiamy, potrafimy wyciągać wnioski, wzbogacać swoje doświadczenia doświadczeniami innych, no to przecież to wszystko będzie prowadzić tylko ku lepszemu. No pomyślcie sobie ludzie sami, kto nas tak naprawdę dzieli? Dlaczego mamy tak zryte baniaki i zryte humory czasami? Dlaczego tak się kłócimy? Przez kogo? Nie będę mówił przez kogo, ale są pewne rzeczy, są pewne byty i nawet pewne, że tak powiem, odbyty na tym świecie, które mają interes w tym, że ludzie są podzieleni. A o to chodzi właśnie, żeby być ponad to, ponad pewne rzeczy. Nie chodzi o robienie jakichś wielkich bojkotów, o robienie z siebie Milusińskiego na pokaz, o promowaniu za pieniążki jakichś postaw pozytywnych. To nie o to chodzi, to chodzi o zwykłą codzienność. I wiecie, nie wiem, ja nie jestem jakąś osobą, która mega bardzo jest pewna siebie i w siebie mega wierzy. Znam do jakiegoś stopnia swoją wartość. Może jest wyższa, może jest niższa. Tego nie wiem. Kiedyś się może przekonam, jak to tak naprawdę jest tutaj ze mną i u mnie. Ale słuchajcie, sprawa jest taka, że liczę na to, że może znajdzie się wśród was jedna albo dwie osoby, które po prostu sobie pomyślą, w tym całym chaotycznym moim słowotoku znajdą coś, co ma sens. Bo tak naprawdę ja dopiero jak skończę nagrywać, zacznę montować i odtworzę sobie tę część tego materiału, albo cały, jak będę miał czas, żeby siebie cały przez tą całą godzinę posłuchać, no to wtedy dopiero będę wiedział, czy mówiłem z sensem, czy nie. Bo czasami jednak jest ta presja czasu, czasami jest presja tego, że się chce tyle powiedzieć, a przez to, że się chce tyle powiedzieć, mówi się po łebkach i tak naprawdę mówi się bardzo niewiele. No nic, no trudno. Zawsze są od tego komentarze, żeby coś sprostować. Ale liczę na to, że może po prostu ja, taki tam szarpejek z Bytumia, zwrócę uwagę na coś po prostu, co da do myślenia. Tu nie chodzi o to, że mam taką misję, że chcę tak robić. To jest taka moja mini misja, ale na takiej zasadzie, że kurde, naprawdę, słuchajcie, ja wam kiedyś opowiem pewną historię. Kiedyś wam, może przy następnych gawędach, jak nie zapomnę, to wam coś powiem na temat mnie, moich dawnych komentarzy w sieci. Może nawet zrobię zrzutę ekranu. Psychologiem nie jestem, tu nie chodzi o jakieś tam gadanie psychologiczne. Staram się mówić najprościej, jak tylko się da, aby każdy zrozumiał, ale może kiedyś, może w następnym, jak nie zapomnę, albo jak będę miał czas i znajdę to wszystko, pokażę wam zrzuty ekranu z mojego prywatnego Facebooka sprzed kilku lat, co ja publikowałem, co ja gdzie pisałem i zrobię sobie taki może malutki obrachunek sumienia. O, nie ma czegoś takiego, ale od dzisiaj jest obrachunek sumienia.
i jakie wyciągnąłem wnioski od tamtego czasu. To jest ciekawe. Mnie zawsze ciekawiło właśnie postawy ludzkie. Zawsze mnie ciekawiły... Oglądam wielu twórców tutaj z świata symulatorów wszelakich. I zawsze bardziej od tej gry to mnie właśnie ciekawiły tematy, które gdzieś tam wpadały po drodze. Niekoniecznie o jakieś takie... Dobrze? Źle? Jeszcze mam dalej jechać. A, i za wcześnie zjechałem. No nic, dobra, jedziemy dalej. W takim razie. Nie, no ręczny nie. No, także wiecie, słuchajcie. Ja zawsze mnie interesowały bardziej właśnie tematy filmów. Jakieś takie monologi gdzieś tam pomiędzy. Jakieś dygresje krótkie. Jakieś takie, wiecie, jakieś takie historyjki, anegdotki. Bo z tego zawsze więcej wynosiłem niż, kurde, naprawdę z niejednego filmu przyrodniczego, czy coś w tym stylu. No. A tutaj jest chyba jednokierunkowa, więc i tak nie zawrócę. No dobra, trudno. Trzeba to objechać dookoła w takim razie. I no tworzę po prostu, robię tutaj rzeczy, które sam lubię oglądać. Niekoniecznie siebie lubię oglądać. Znaczy, czasami trzeba, żeby po prostu wychwycić błędy językowe czy coś, nad czym potem warto popracować. No ale to tylko w takim celu w sumie. Ja wiem, że tutaj YouTuby są troszeczkę od robienia z siebie głupka, od polamienia, od jakichś tam, powiedzmy, nie wiem, śmiesznych sytuacji, od rozrywki ogólnie rzecz ujmując, nie? Generalnie mówiąc, od rozrywki. No ale słuchajcie, wewnątrz rozrywki czasami można przecież coś powiedzieć, coś można przekazać. Dlaczego by nie? To jest fajne. Takie, wiecie, wypieczenie na jednym ogniu troszeczkę. Może czasami brzmię niepoważnie, ale to naprawdę, teraz mówię wam całkiem poważnie, słuchajcie. Tyle, że jestem, nie wiem, no czuję się jakiś wyluzowany dzisiaj i tyle. Wróciłem po nocce, ja ostatnio wiecznie po nocce nagrywam odcinki. No, nawet kawy mi się w domu nie chciało robić. Słuchaj, na tanksztele po kawę podjechałem, oj. Jeszcze bardziej taki klimacik tutaj. No. No i sobie na spokojnie po prostu tutaj śmigam, do was mówię i sprawia mi to radość. Może ktoś sobie pomyśli, że kuźwa ziomek pierdzieli przez godzinę. Jakiś nawiedzony. Może i tak, ale mam to w nosie. To jest też podstawa, to jest też właśnie podstawa troszeczkę takiej egzystencji pokojowej. Mieć w nosie komentarze ludzi nieprzychylnych. Bo oni i tak nic mądrego ci nie doradzą. A jeżeli ktoś cię nie zna, jeżeli ty takiej osoby nie znasz, no to nie warto się przejmować i brać sobie do serca, co ona gada. No bo jeżeli kogoś nie znasz, no to właściwie jakby go nie było. I tyle. Okej, dobra, dojechaliśmy na miejsce. Drugi ładuneczek, bardzo fajnie. Też sobie wezmę trudniejsze parkowanie. I jeszcze jedną rzecz miałem wam powiedzieć odnośnie Naturalux. No widzicie, no i tak temat mnie pochłonął, że niekoniecznie mi się to udało. A właściwie teraz już nie będę zaczynał tego tematu, bo nie chcę przeciągać tutaj odcinka. A tak akurat myślę na godzinkę taki monolog, troszeczkę rozrywkowy, troszeczkę poważny, jest w sam raz. Zaparkuję sobie. No i będziemy się po lekku żegnać, słuchajcie. Dobra, powiem wam z tym Naturaluxem, o co chodziło. Słuchajcie, ja generalnie lubię jeździć moją osobówką, kiedy jadę gdzieś na urlop czy coś. Ja lubię długie trasy. Lubię pojechać autostradą. Autostradą, nie autostradą. W każdym razie dłuższe podróże mają taki charakterystyczny, specyficzny klimat. Nie wiem, czy teraz każdy mnie zrozumie. Ja właśnie o tym gadałem z wujkiem jakiś czas temu. Oj, za daleko odjechałem. Że dłuższe podróże mają generalnie samochodem, czy jakkolwiek inaczej, mają generalnie swój taki specyficzny klimat. Słuchajcie, i chodzi o to, że po prostu ja jadąc w jakąś dłuższą trasę, gdzieś autostradą, czy tam nie wiem jak, czymkolwiek, drogą krajową, czy ekspresówką, ja czuję coś takiego, że
Wiecie, jak się jedzie w długą trasę, to się przejeżdża przez powiedzmy kilka województw. Czasami się zmienia między województwami pogoda i to jest tak, i to jest właśnie ten klimat drogi taki charakterystyczny. Nie wiem, czy ktoś, kto jeździ dużo, się ze mną zgodzi, jadąc ze Śląskiego przez tam powiedzmy, nie wiem, Opolskie, Dolnośląskie, potem tam Wielkopolskie i załóżmy Pomorze, jadąc w tę stronę, jak jeżdżę do Szczecina, no to przejeżdża się przez kilka województw i zauważyłem, że właśnie czasami pogoda się potrafi zmienić kilka razy. Nieraz tak prawie, że kilkanaście razy, no bo takie przejścia jakieś łagodniejsze, licząc do tego jeszcze. I słuchajcie, właśnie ten Natura Lux, powiem wam, że to jest pierwsza według mnie modyfikacja atmosferyczna, pogodowa, czy nawet graficzna, która według mnie oddaje to w 95% po prostu. Jak teraz przede mną jest zachmurzone niebo i od tamtej strony właśnie szłoby rozpogodzenie, to tam by się zrobiło takie różowawe, takie, wiecie, takie kurcze, no takie różowe niebo, taka poświata właśnie, gdyby jeszcze tam było słońce w tamtą stronę. I to jest właśnie coś takiego, że jak się jedzie w ulewie i widzi się, że tam się zaraz już coś kończy, no to jest takie kurde, no takie uczucie, nie wiem. To chyba tylko pasjonat podróży, tak naprawdę długich podróży jako kierowca samochodem, może nawet jako pasażer zrozumie. I według mnie właśnie ten Natura Lux jest jedyną modyfikacją, pierwszą, a przerobiłem graficznych modów dużo, która to według mnie oddaje naprawdę w 95% i nie trzeba się bawić z żadnymi reshade'ami, z żadnymi SweetFX, jakieś tam komendy, bo to są dodatkowe nakładki, a nie mody. Po prostu jest generalnie super sprawa. Polecam wszystkim, no nie wiem, parę razy może mi klatkarz spadł poniżej 60 do 50 paru, no ale to tutaj wiecie, no promoc jest jaki jest, tu jeszcze jest Jazzy Cut, ma prawo nie wszystko to jakby zawsze ze sobą trybić. Okej, no i to właściwie w takim telegraficznym skrócie na tyle. W kolejnym odcinku ZTS-a oczywiście dalszy rozwój mojej tutaj nowej firmy, mojego nowego profilu. No i ciekaw jestem, jak to będzie z tą ekonomią, bo to jest taki teraz moja największa zagwozdka w tym nowym profilu. Czy rzeczywiście z biegiem czasu będę miał, zamiast, nie wiem, po prostu mieć dłuższe trasy, to będę miał większe stawki za kilometr, czy coś. Jeżeli znacie jeszcze jakiś mod ekonomiczny, który mógłbym wdrożyć teraz w trakcie i nie posypać sobie profilu, no to możecie oczywiście tutaj śmiało w komentarzach pisać. Dzięki wielkie wam za uwagę, mam nadzieję, że nie zanudziłem, że wysłuchaliście w tle, zazwyczaj słuchacie w tle moich odcinków sami grając, bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że wytrwaliście również tym razem. Do zobaczyska ludziska, trzymajcie się, narka, hej!